Siemanko, zanim rozpoczniemy odcinek, chciałbym, żebyście zerknęli do opisu, ponieważ znajduje się tam link do aukcji użytkownika Oniku Chanetic, dzięki któremu właśnie ta seria będzie miała miejsce u mnie na kanale. Ogólnie załatwiłem też coś takiego, że jeśli ktokolwiek z Was kupi sobie coinsy właśnie u tego użytkownika i później podając dane zawodnika na GG czy na Scape'ie, zależy co mają podane, jeśli podacie, że jest, napiszecie po prostu, że jesteście ode mnie, dostajecie plus 10% coinsów, także myślę, że to jest fajna propozycja. Te coinsy nie są trainerowane, także myślę, że wam się to podoba. Ogólnie to jest koleś, którego znam już od dłuższego czasu, tak jakby mogę powiedzieć kumpel, dlatego ja naprawdę serdecznie polecam i żadnych uwag tutaj do niego nie mam, bo wiem, że to nie jest jeden z trainerów, tylko po prostu jest to koleś, który traduje i dość ciekawe karty trafił z tego, co widziałem. No i teraz sobie je sprzedaję. Także zapraszam, link w opisie. Myślę, że będzie się opłacało, także trzymajcie się i lecimy z odcinkiem. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pug & Play. Dzisiaj otworzymy sobie znowu paczki za 7,5 tysiąca. No i utworzymy z nich skład. Sorry za przejęzyczenie. Także tak jest. Otwieramy sobie paczek 58 tysięcy i lecimy. Zobaczymy, co się uda utworzyć ciekawego. Pierwsza paczka, a w niej... O Boże. O Boże. Ale jaśki. Dobra, dodaj do aktywnego składu. Leć tutaj sobie. Ale jest tak, mamy prawego obrońcę, środkowego obrońcę. No ale liga się nie zgadza na razie, więc jest dupa. Środkowy pomocnik ofensywny, który może mieć połączenie ze środkowym obrońcą, bo jest Argentyńczykiem. A resztę wysyłamy sobie do klubu. Te, które są... O właśnie, robimy coś takiego. Dobra, i kolejna paczka. Sorry za kaszel ogólnie. Zobaczmy, co tu w środku. Boże, nic znowu. Nawet ani jednego świecącego piłkarza. No świetnie po prostu. Lano, drugi środkowy pomocnik ofensywny. Leto i znowu Argentyńczyk. Kurde, mam już trzech Argentyńczyków. Więc będę musiał pomyśleć, żeby ich tak jakoś poustawiać fajnie. LOC, LES, Herby i tak dalej, więc resztę wysyłamy do klubu, a tą sprzedajemy na szybkiej sprzedaży i lecimy dalej z kolejną paczką, tym razem numer 3. 7 paczek, tak jak zawsze, zobaczycie. I bum, nie ma nic. Jones, Adriano. Dobrze jest, lewy obrońca. Czyli czterema obrońcami będę musiał już zagrać, bo mam środkowego tylko jednego. No i Adriano chyba będzie tym nominalnym lewym obrońcą. Chyba, że wypadnie ktoś lepszy. Jones, prawy obrońca. Tylko przydałby się środkowy jeszcze jeden. A co, a reszta leci do klubu, nie? Czyli normalnie. Sorry, jak będę tak zamulał, ale jednak chory jestem i to trochę ma wpływ na to, jak nagrywam. Zobaczymy. Richards. O, dobrze. Z jednej strony dobrze. O, prawy pomocnik. Znowu teraz z angielskiej ligi wypadają. No cholera. To była paczka numer 4. Richards, prawa obrona. I zobaczymy dalej. Czekajcie, co tu jeszcze było? Tutaj był trener. Bruno Cesar. Wyślij na listę transferową. Przy okazji fajne stroje nawet. Ale wow, resztę wrzucimy sobie do klubu, potem to będę przeglądał. Nie ma z tym problemu. Dobra, następna paczka, numer 5. Zostaną jeszcze dwie do otworzenia. A w niej... Bum, co tu mamy? Emanuelson. O kurde, to teraz posypało znowu z innej ligi. Cholera, i weź tu zbuduj coś. Dobra, zobaczymy za chwilę, jak to wszystko wyjdzie. Emanuelson. Ruo. Chyba tak to się czyta. I... Kiyotake? Coś takiego, chyba. Nie jestem pewien, ale chyba Kiyotake. Kolano i tak dalej. O, myśliwy.
Wyślij na listę transferową, koszulki też ładne. Dobra, to wszystko na razie zbieram. Pewnie pod koniec FIFA bym to już olał, ale teraz wiecie, że wszystko się przydaje. Kolejna paczka przed nami, a w niej... Moreno. Moreno i żaden świecący piłkarz. No świetnie po prostu. Mamy chyba dla bramkarza jakąś... O, jakiś styl chyba, z tego co widziałem. Moreno, ale środkowy obrońca. Jest środkowy obrońca z Espanyolu. Chociaż liga mi trochę nie pasuje, ale ważne, że jest. Środkowy pomocnik... tym razem Urugwaj i Włochy, jeśli chodzi o ligę. Styl bramkarza podstawowy. Ojej, to mi nasypało. Dobra, reszta leci do klubu. I lecimy jeszcze z jedną paczką. Jak zostanie kasa, to otworzę jeszcze jedną dodatkową, gratisową. Zobaczymy jeszcze, jak to pójdzie. Mam 6000 monet. Kloze, Mirosław Kloze. Do aktywnego składu oczywiście. No już na paczkę mi nie wystarczy, bo 6000 mam. Diego Castro. Lewy pomocnik. I Thiago Neves. Takie ma dziwne zdjęcie, lol. Okej, mniejsza z tym. Co tu jeszcze takiego? W zasadzie to nic. Trening, ustawianie się i tak dalej. Dobra. Teraz przejdę do budowania składu i widzimy się już w prezentacji tego gotowego właśnie składu. Okej, okay, tak prezentuje się nasz skład, który wygląda właśnie następująco. Mam jeden mały albo duży problem. Nie wypadł żaden bramkarz i tu jest lipa. Także postanowiłem na bramce postawić Jonesa, który jest najwyższy z tych, których tutaj obserwowałem sobie teraz. I ogólnie ten zawodnik Sariglu, nie wiem czy tak się to czyta, 90 tempa jak na prawego obrońcy, to fajne naprawdę, tylko szkoda, że liga trochę ciulowa i reprezentacja, ale cóż, zostawię sobie go, niech będzie. Tak wygląda reszta. Tutaj mamy Moreno, tutaj mamy Otamendiego, po prawej stronie Richards, po lewej Adriano. Tutaj mamy Diego Costa, który łączy się z Adriano i Emanuelson, który tak trochę do dupy tu pasuje. Środkowa pomoc to Gonzalez, na prawej Dejag i w ataku Kloze i Erdel Postiga, czyli Kloze tutaj się łączy właśnie z Gonzalezem, tylko ten Emanuelson jeszcze tak mi trochę mnie tak zastanawia i tak sobie patrzyłem, ale nikogo nie wypatrzyłem. Że tak powiem, kogo mógłbym tutaj dać zamiast Emanuelsona. Teoretycznie mógłbym tutaj wrzucić sobie tego, ale też granie niezbyt pomaga. Także lecimy, a jest szybszy, więc wyszukamy sobie przeciwnika, no i zobaczycie bramki. Sorry, a dzisiaj nie będę wam komentował całego meczu, pokażę tylko bramki i podłożę jakąś fajną muzykę pod same bramki, także zobaczycie, jak się spisał też Jones, jeśli będzie na zero z tyłu, albo jakaś fajna interwencja, to wam to wszystko pokażę. Także sorry, że jednak nie będę komentował, ale chciałem to dla was nagrać. Okej, mamy naszego przeciwnika, zobaczymy jaki ma skład. Zagram sobie jeden meczyk i oczywiście dostaniecie skróty z tego spotkania. Ja podłożę wam jakąś muzyczkę i dorzucę wam bramki lub interwencję Jonesa. Niestety nie będę mógł komentować całego, ponieważ no jeszcze niezbyt dobrze się czuję i zobaczymy. Także mam nadzieję, że zrozumiecie. No i zapraszam do skrótów. Także trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku, a was zapraszam do oglądania dalej. Także na razie i piona. We'll be right back.
We'll be right back.